Cześć. Dzisiaj chciałem Ci pokazać, jak w Sonar 7.3 szybko przesłać pliki bezprzewodowo do Twojego telefonu. Jest to świetne rozwiązanie, jeżeli jesteś gdzieś na zewnątrz i na przykład chciałbyś wysłać zdjęcie na swój Instagram. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz wracać do domu, żeby zgrać pliki ze swojego aparatu. Pliki możemy zgrać na dwa sposoby. Gdy jesteśmy w galerii, wybieramy interesujące nas zdjęcia lub filmy, klikamy FN i wybieramy ten obraz, zatwierdzając środkowym przyciskiem. Pokaże nam się kod QR, który zeskanujemy aplikacją Imaging Edge Mobile. Będzie ona dostępna na Androida, jak i na iOS. Otwieramy aplikację i wybieramy Connect, po czym skanujemy kod QR. Gdy krzyżyk znajdzie się nad kodem, potwierdzamy połączenie z kamerą. Chwilę czekamy na połączenie i klikamy w sieć kamery. Po udanym procesie kamera sama zacznie wysyłać pliki na telefon i będziemy mogli je otworzyć. Pokażę Wam też, że jest możliwość wybierania plików poprzez telefon. W ustawieniach sieci najeżdżamy na funkcję Wyślij do smartfona. Wybieramy cel, czyli plik w niższej jakości proxy lub pełną jakość pliku. W tym menu wybieramy dolną opcję i przechodzimy do naszej aplikacji mobilnej i po połączeniu się z kamerą zacznie ona współdzielić pliki. Tutaj wybieramy sobie interesujące nas multimedia i kopiujemy na smartfon. Później możemy śmiało obrabiać zdjęcia w Lightroomie lub na przykład montować filmy w mobilnej wersji Premiere Rush. Jeśli uważasz, że ta wskazówka była przydatna, rozważ subskrypcję kanału. W następnym odcinku pokażę Ci moje top 5 aplikacji na telefon dla filmowca. Jeżeli jeszcze mogę Ci w czymś pomóc lub coś Ciebie nurtuje, daj mi znać, a tymczasem zostaw łapkę w górę, subskrybuj i do następnego odcinka. Dzięki za obejrzenie.